Krzysztof Domagała. Witam w programie Dogrywka. Dziś spotykamy się w nieco mniejszym gronie. Ze mną Szymon Jęczyk, dziennikarz sportowy Radomskiej Grupy Mediowej. Dzień dobry. Mieliśmy jeszcze spotkać się z trenerami Radomiaka, ale mocne treningi, wiadomo, mecze w środę, więc spotykamy się tylko we dwóch i zaczynamy nie od piłki nożnej, ale od boksu, bo mamy dobrą wiadomość. 17 listopada w naszym mieście odbędzie się gala pod tytułem Wojna Domowa. Organizatorem Mateusz Borek i MB Promotion, a to wszystko w nowej hali przy ulicy Struga. No tak, jest plan, że ta gala się odbędzie w nowej... Ambitnie. Ta gala się odbędzie w nowej hali. Zobaczymy, czy to wypali. Miejmy nadzieję, że tak, bo karta walk zapowiada się interesująco. Zapowiada się interesująco. Jak na razie poznaliśmy 5 nazwisk. 2 pojedynki polsko-polskie, czyli Nikodem Jerzewski kontra Adam Balski i Michał Chudecki kontra Damian Wrzesiński. Ciekawe zwłaszcza jest to pierwsze stawienie, czyli Jerzewski z Adamem Balskim, bo Adam Balski to jest taki prospekt naszej wagi cruiser, czyli tej wagi, w której walczy też Michał Cieślak, niepokonany bokser. Zobaczymy, jak sprawdzi się na tle Polaka. Co ciekawe, Nikodem Jerzewski walczył z Michałem Cieślakiem i to była ta pamiętna walka, w której obaj zawodnicy zostali przyłapani na stosowaniu środków niedozwolonych. Po tamtej wpadce Nikodem już wrócił do boksu, wygrał 2 pojedynki, ale z mało znaczącymi zawodnikami. Teraz poważny sprawdzian. Zobaczymy, jak wypadnie na tym tle, bo pojedynek Michała Chudeckiego z Damianem Wrzesińskim to jest rewanż. Obaj panowie zmierzyli się kilka miesięcy temu i wtedy był remis. W gali na karcie walki jest jeszcze Damian Jonek. Nie wiem, czy kojarzysz Damiana Jonaka, ale to jest to zawodnik, który miał rozmuchany rekord do chyba 40 paru zwycięstw, żadnej porażki i nigdy nic nie osiągnął. To też zadziwiająca historia, no ale trzeba przyznać, że to efektownie wygląda na pewno, zwłaszcza jeśli ktoś jest trochę mniej zainteresowany, zobaczy, że taki zawodnik przyjeżdża do Radomia. Ale skoro już mówiliśmy o Michale Cieślaku, to chyba możemy się spodziewać też innych radomskich nazwisk. Tak, Michał Żeromiński. Michał Żeromiński, bo Michała Cieślaka raczej na pewno nie zobaczymy. Michał Cieślak ma w planach występ w Wieliczce, poza tym jest promowany przez Tomka Babilońskiego, więc na gali robionej przez Mateusza Borka i Mariusza Grabowskiego raczej nie wystąpi. Chociaż wiadomo, zawsze wszystko się rozbija o pieniądze, ale raczej Cieślaka w Radomiu nie zobaczymy. Możemy zobaczyć Michała Żeromińskiego. Michał Żeromiński jest zawodnikiem Mariusza Grabowskiego, czyli naturalnie do rozpiski takiej gali może wpaść. Wiem, że Michał szykował się na walkę w październiku, więc prawdopodobnie może to przenieść na listopad i wtedy zobaczymy go na rozpisce radomskiej gali. A kto będzie w tym hicie wieczoru, bo wiadomo, że główna walka jest zawsze najbardziej przyciągająca uwagę. Miał być w Radomiu Tomasz Adamek. Chyba kiedyś było nawet tak powiedziane, że Tomasz Adamek w Radomiu zakończy bokserską karierę. Tak było powiedziane. Pamiętam, jak w zeszłym roku w grudniu na otwarciu Izby Pamięci Kazimierza Paździora na Radomskiej Mosirze spotkałem się z Mariuszem Grabowskim i wtedy Mariusz powiedział mi, że planują w tym roku 2 duże gale robić razem z Mateuszem Borkiem. Jedna będzie w kwietniu, tam wystąpi Tomasz Adamek, druga będzie na jesieni właśnie w Radomskiej Hali, na otwarcie Radomskiej Hali. Wtedy to był jeszcze wrzesień, teraz jest już listopad. Będzie tam Tomasz Adamek i w Radomiu zakończy karierę, ale prawdopodobnie to nie wypali, bo Tomek Adamek szykuje się do walki w Ameryce, którą stoczy w październiku tego roku, więc jeżeli walczy w październiku, to w listopadzie raczej tak doświadczony bokser do ringu nie wejdzie, chyba że ta walka w Stanach z jakichś powodów by nie wypaliła, to wtedy Tomek jest w treningu, mógłby przyciągnąć przygotowania o ten miesiąc i wystąpić w Radomiu. Zobaczymy, na razie Tomek raczej jest w październiku, więc w Radomiu go pewnie nie zobaczymy. W takim razie jaki jest plan B? Plan B? No zastanawiam się, to już moje czyste spekulacje. Mówi się od dłuższego czasu o walce Szpilka-Wach. To starcie ma odbyć się 10 listopada na gali w Gliwicach, czyli tydzień przed tym, jak planowana jest walka w Radomiu, ale wiadomo, że Mariusz Wach jest bez promotora. Mariusz Wach gdzieś występował na galach organizowanych przez Mariusza Grabowskiego. Mariusz Wach też z Mateuszem Borkiem jest w dobrych relacjach. Ciągle nie podpisał kontraktu ze Szpilką. Być może Mariusz Wach wystąpi w Radomiu, a wtedy albo nie dojdzie do skutku walka ze Szpilką, albo może udałoby się zabrać główną walkę z gali rywali, czyli pana Andrzeja Wasilewskiego i zrobić ją w Radomiu na gali Mateusza Borka. Jeżeli będą odpowiednie pieniądze, to myślę, że taki scenariusz jest możliwy, ale wiadomo, że wszystko tutaj opiera się na właśnie wspomnianych pieniądzach. No miejmy nadzieję, że ciekawy boks zobaczymy w Radomiu i że to już faktycznie będzie w tej nowej hali. Właśnie to jest największy znak zapytania, czy hala do 17 listopada, bo to byłoby otwarcie, bo teraz planowane jest na 14 listopada.
listopada, jeżeli dobrze pamiętam. 14 listopada. 14 listopada, czyli pierwsze wydarzenie, pierwszy weekend i od razu duża gala bokserska. No zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Myślę, że to wszystko będzie się rozwijać, chyba że wtedy przenieśliby to, załóżmy, na starą halę Mosira, jeżeli nowa nie byłaby jeszcze gotowa. Na pewno mniej trochę kibiców by weszło i to też trochę straciłoby ta gala na prestiżu. No ja powiem szczerze, na otwarcie nowej hali spodziewałem się raczej koncertu Britney Spears, ale na galę też się wybiorę. Zobaczymy, co będzie. No Britney raczej do Radomia się nie wybiera. Ale ostatnio grała w Anglii. Ale no to już blisko. No teraz przechodzimy już do tematów z piłki nożnej i meczu Radomiaka z Olimpią Elbląg. Radomiak wygrał w sobotę 5-0. Efektowne zwycięstwo. Drugie z rzędu. Efektowne zwycięstwo odniesione nad Olimpią Elbląg właśnie na stadionie miejskim w Radomiu. Chyba Olimpia nie lubi tutaj przyjeżdżać. No i chyba już tutaj nie będzie chciała przyjeżdżać nawet. Następnym razem jak było 0-4, 0-5, to przy 0-6 lepiej walkowera chyba oddać, żeby to się tak nie skończyło. No to był przedziwny mecz, trzeba przyznać, bo Radomiak był stroną przeważającą, to nie ulega żadnej wątpliwości. Olimpia po prostu gra fatalnie. To, co robiła Olimpia w obronie, to już ciężko nawet porównać z tym, co robiła Legia z mistrzem Luksemburga. To już było jeszcze gorsze, a wszyscy wiemy, jak złe było tamto. Więc ciężko znaleźć jakiś pozytyw w grze Olimpii, ale też nie popadajmy w hura optymizm, bo Radomiak popełnił strasznie dużo błędów i gdyby tylko Olimpia potrafiła grać w piłkę, nie wiem, trafić do bramki, to myślę, że to mógł być całkowicie inny wynik tego spotkania. Czyli uważasz, że to Radomiak po prostu wygrał, bo wykorzystał kilka błędów Olimpii, ale sam też nie był na takim poziomie, że to było po prostu rozgiąć rywala. Znaczy, Radomiak całkowicie zdominował, tam było 9 celnych strzałów, 19 ogółem, więc to nie ulega żadnej wątpliwości, tylko chodzi o to, że pewne błędy, które popełniła obrona, to jednak nie powinny się zdarzyć, bo gdyby to był bardziej doświadczony, może taki trochę lepiej dysponowany rywal, to mecz mógłby być bardziej wyrównany i całkowicie inaczej się zakończyć. A ja zapytam Cię o wrażenie występu Bruno Luza, bo Portugalczyk, który miał trafić w rundzie wiosennej do Radomiaka, trafił teraz. Przed tygodniem strzelił gola w meczu rezerw Radomiaka, teraz wpisał się na listę strzelców w meczu pierwszego zespołu. Jak ocenisz występ Portugalczyka? Czy to duże wzmocnienie naszego klubu? Czy... No tak się złożyło, że akurat w sobotę też debiutował Cristiano Ronaldo w Juventusie i tak orzekliśmy na trybunie prasowej trochę, że jednak Bruno Luz przewyższa poziomem Cristiano Ronaldo. To było wydarzenie dnia. Ten debiut wyjściowej jedenastce. Ale naprawdę, jeśli tylko by wpadła ta piłka po strzale Leandro z nożyc, to byłaby... Bruno miałby asystę sezonu, a Leo miałby bramkę sezonu. No tak, to bramka Bruno Luza praktycznie dołożył nogę. Nie był to żaden efektowny strzał, ale dobry występ naszego zespołu. Kolejne trafienie Leandro, który wrócił, czyli ta kontuzja raczej groźna nie była. To był jakiś uraz mięśniowy. Leo już trenował w końcówce tygodnia, więc wszystko wskazywało na to, że zacznie albo z ławki, albo w pierwszym składzie. Zdecydowali się zaryzykować i chyba to dobrze wyszło, bo widziałem, że obrona miała duże problemy z Leo, żeby go zatrzymać na skrzydle. Bo właśnie Leo grał bardziej na skrzydle ustawione niż w środku pola. A z dobywca pierwszej bramki, Michał Kaput? Dobry mecz. No, zresztą Michał tak wygląda od początku sezonu. Teraz zaczyna dokładać te liczby. Miał wcześniej to kluczowe podanie w Chorzowie. A ta dzisiejsza bramka, on zresztą rozpoczął akcję w tamtym spotkaniu. Więc zakończył praktycznie to, co sam zaczął i w efektowny, ładny sposób. W drugiej połowie już na listę strzelców wpisywali się zmiennicy, tak? No bo Kuba Rollins, Patryk Winstadt, Patryk po tym efektownym, po efektownych czterech bramkach w rezerwach, teraz wszedł do pierwszego zespołu, też wpisał się na listę strzelców, więc chyba możemy powiedzieć, że Radomiak nie ma tylko tej pierwszej jedenastki, ale też ma wartościowych zmienników, którzy są w stanie wejść na boisko i zrobić różnicę. Z tego co pamiętam, tylko nie wiem, czy właśnie Kuba Rollins zaczynał mecz z Olimpią rok temu, w maju, na ławce rezerwowych, chyba tak, chyba też wszedł i strzelił bramkę po wejściu. No a Patryk chyba trochę mu ulżyło na sercu po tym, jak ostatni raz się pojawił w Radomiu. Przecież to była dramatyczna końcówka, teraz trochę lepiej z bramką, więc na pewno dla takiego zawodnika naszego to duży plus. Radomiak po tym spotkaniu awansował na czwarte miejsce w tabeli. Mamy niewielką stratę do tych wyprzedzających na zespołu, potem jest 2 punkty do lidera, zaledwie punkt do trzeciego miejsca. Czy to jest dobra pozycja tak po 5 kolejkach? Po 5 kolejkach to jeszcze praktycznie nic nie można przesądzać. Ja czytałem, że podobno Radomiak lubi czwarte miejsce i śmieją się, że jesteśmy Arsenalem drugiej ligi. No możliwe, że tak jest. W tym roku nie będzie baraża, więc to czwarte miejsce nic nie daje. No co nie zmienia faktu, że można je zająć i wciąż być niepocieszonym. Mam nadzieję, że to się trochę zmieni jeszcze w górę, ale no 5 kolejek to na razie jest dobrze, bo nie odstajemy tak jak na przykład Olimpia, która ma za sobą już fatalny start i raczej się nie włączy do tej gry o awans. My jesteśmy tam gdzieś w tej czołówce,
Wiadomo, że nie można wszystkiego wygrywać, tak jak trener mówił na początku sezonu, więc trzeba być dobrej myśli póki co. W zeszłym roku po 5 kolejkach mieliśmy 15 punktów. Byliśmy liderem, albo biliśmy się o tą pozycję lidera razem z GKS Jastrzębie Wartą Poznań. I wiemy, jak to się skończyło później. Trener Banasik powiedział, że drużyna zwykle lepiej gra w końcówce. Zresztą takie jest też powiedzenie piłkarskie, że jeśli jest dobrze przygotowana drużyna, to faktycznie lepiej wygląda w końcówce rundy niż na starcie, bo na starcie to jest siłą rzeczy czasami można po prostu pójść za ciosem, tak jak Radomiak w tamtym sezonie. Tutaj były piłkarz i trener, też zresztą Radomiaka, Włodzimierz Andrzejewski, mówił, że powtarza tak, że po 7 kolejkach będzie można oceniać, więc myślę, że jeśli na ten moment jesteśmy na 4. pozycji, to wcale to nie wygląda tak źle w perspektywie na przyszłość. Po 7 kolejkach, bo to już w następnym programie możemy to ocenić, bo w tym tygodniu dokładnie. 2 kolejki, w środę mecz z Rozwojem Katowice w Katowicach i w niedzielę, czyli w czasie Airshow, spotkanie w Radomiu ze Zniczem Pruszków. Zobaczymy, ciągle czekamy, czy ten mecz zostanie przełożony, ale jeżeli na tydzień przed rozegraniem tego spotkania nie ma żadnego komunikatu, czyli chyba gramy w niedzielę o godzinie 17 na Stadionie Miejskim, kiedy to samoloty jeszcze będą śmigały po radomskim niebie, ale wcześniej wyjazd do Katowic. Jaki to będzie mecz, bo Rozwój to jest taki chyba drużyna typowa środka tabeli. No właśnie, nie wiem, którego meczu się bardziej obawiać, czy tego, czy w niedzielę się odbędzie, czy wyjazdu do Katowic, bo ostatnio jak do Katowic jechaliśmy, to pół godziny w korku staliśmy i się spóźniliśmy troszeczkę. Ja z Rozwojem pamiętam ten mecz w Radomiu ostatni z bramką Macieja Świdzikowskiego. Tak, no to już mecz przejdzie do historii chyba. No tam w Katowicach z kolei można zapamiętać efektowną czerwoną kartkę Matthew Bemby po tych sankach w środku pola i tę porażkę. Tam chyba to już był taki trochę gwóźdź do trumny w tamtym momencie. Pamiętam, że trener był bardzo niepocieszony. Tak zwany smutny Jurek nie był pocieszony na konferencji prasowej. No, nie dziwię się. Ale mecz wtedy też był taki, że ciężko ocenić Rozwój jako drużynę, bo to jest taki zespół, który raczej się nie bije o awans, bardziej się o to utrzymanie bije. Jakoś nie mieli zbyt dużych problemów, żeby się utrzymać w tej lidze. Gra tam mój ulubiony piłkarz ligi w tym sezonie, czyli Damian Niedojad. Chociaż jest jeszcze Wiktor Patrzykąt, ale spodziewałem się, że zostanie w Warcie, jednak przyszedł, ale na Niedojada będzie trzeba uważać. No i Tomasz Wróbel, doświadczony zawodnik, który zresztą wtedy strzelił rzut karny w Katowicach, więc Nie powiem, że mają czym postraszyć, ale na pewno są takie elementy, na które trzeba uważać i jednak być czujnym. A potem mecz ze Zniczem Pruszków. Ja żałuję, że ten mecz będzie rozgrywany w Radomiu, bo patrząc na tegoroczne wyniki Znicza Pruszków, dwa mecze u siebie, dwie porażki, na wyjazdach zdobył chyba 4 albo 5 punktów. W każdym razie w każdym z trzech wyjazdów punktował, więc jak przejdzie do Radomia, to miejmy nadzieję, że w końcu to się zmieni i na wyjeździe też przegra, ale to jest ciekawe, tak, że zespół u siebie przegrywa, na wyjazdach zdobywa punkty. A to tak samo zresztą Olimpia Elbląg. Olimpia Elbląg w tym roku wygrała bodajże jeden mecz tylko na własnym boisku, resztę na wyjazdach. No jak widać, przyjechali, dostali 5-0, więc to nie ma żadnej takiej, zresztą w polskiej piłce ciężko się doszukać logiki, ale jeśli chodzi o Znicz Pruszków, rezerwy wygrały 2-1. Nie obrazimy się, jeśli pierwszy zespół też wygra 2-1. Rezerwy Radomiaka wygrały z rezerwami Znicza Pruszków. Tak, dokładnie. 2-1 i tam też bramka padła dla Znicza dopiero w doliczonym czasie gry z rzutu karnego, więc to raczej był taki mecz spokojny dla naszego zespołu. Zobaczymy, ale jeszcze mam jedno pytanie o Macieja Lesisza, który zasiadł na ławce rezerwowych w tym spotkaniu sobotnim z Olimpią Elbląg, bo wiemy, że Dariusz Banasik był zawieszony, był na trybunach, ale już po tym zwycięstwie efektownym pojawiły się głosy, że Maciej Lesisz to jest przyszłość Radomiaka Radom i być może to on powinien w niedalekiej przyszłości zostać tym pierwszym trenerem, żeby mieć takiego naszego radomskiego trenera, który przeszedł wszystkie szczeble. Czemu nie? Chociaż z drugiej strony też to tak mówić o takich rzeczach, jak dopiero trener Banasik zaczął pracę. Myślę, że obaj trenerzy poczekajmy się dobrze... Poczekajmy do kwietnia. Poczekajmy do kwietnia, tak. Obaj trenerzy się dobrze przygotowali do tego spotkania. Ja rozmawiałem przed meczem z trenerem Banasikiem, to też mówił, że wspólnie pracują, jak przetrwać te banicje dla pierwszego trenera. Jakieś wskazówki na pewno też dostał trener Lesisz, więc to była taka wspólna praca obydwu szkoleniowców, ale na pewno cieszy to, że w Radomiu też się rodzi jakaś taka nowa szkoła trenerska, bo wcześniej no nie za bardzo były te osoby z naszego regionu na ławce rezerwowych. Nie było kim, że tak powiem,
się chwalić, a teraz już tak rośnie nowe pokolenie. Miejmy nadzieję, że już niedługo będzie prowadziło nasze zespoły, ale pytanie, czy był jakiś kontakt pomiędzy trenerem Banasikiem a Lesiszem podczas meczu? Jakieś walkie-talkie, komórki, SMS-y? A szczerze mówiąc nie widziałem. Nie widziałem, bo trenera Banasika też nie mogliśmy dostrzec na trybunie. Szukaliśmy go wzrokiem, nie mogliśmy dostrzec. Nie widziałem, żeby trener Lesisz przez jakieś walkie-talkie rozmawiał, może jakiś telepatyczny kontakt bardziej. Bank informacji, słuchawka w uchu i a słuchawka służby specjalne. Faktycznie, mogło tak być. No, myślę, że trenerzy się chyba dobrze rozumieją, dobrze się dogadują. Zresztą trener Banasik mówił, że bardzo się cieszy z tego, że Maciej Lesisz jest jego asystentem, więc chyba wszystko przebiegało zgodnie z planem. Zapracowany człowiek, w sobotę pierwszy zespół, w niedzielę tak, mecz w niedzielę rezerw. Właśnie coś wspomnieliśmy w Pruszkowie z rezerwami z Nicza Pruszków, zwycięstwo 2-1. Mnie ciekawią nazwiska strzelców tych bramek, no bo na listę strzelców pisali się Simon Kolina i Karol Hodowany, czyli zawodnicy, których doskonale znamy z występów w pierwszej drużynie, ale teraz już w tej pierwszej drużynie oficjalnie nie są. No nie, teraz są zawodnikami drugiego zespołu. No jeszcze jest kilka dni do zakończenia okienka transferowego, zresztą z tego co wiem, kontrakt z Simonem Koliną wciąż jest w trakcie rozwiązywania, czyli tam klub z menedżerem pewnie próbuje dojść do porozumienia. No podobno miał Simon nie występować w rezerwach, bo to istnieje ryzyko, że później się skończy sprawa jak z Bruno Luzem, że będzie mógł już tylko w jednym klubie grać w tym sezonie. Zagrał, strzelił drugi gol w Radomiaku, drugi w rezerwach. Może jednak, no, tak jak mówiliśmy chyba już kiedyś w programie, że Simon nie za bardzo chciał wystąpić w meczu sparingowym rezerw, a może to jest jednak jego poziom. No, widać, że się odnajduje chłopak. Jesteś niemiły dla Simona. To jest piłkarz wychowanek Barcelony, który trenował tam razem z Leo Messi i wszystkimi największymi piłkarzami tego klubu, a teraz gra w piątek na się rozgrywka w Polsce. Można zajrzeć się w większy spadek? Ciężko będzie zaliczyć większy spadek faktycznie, no może jeszcze ta kariera się odbuduje, chociaż też w relacji wspominałem, że Radomiak z Olimpią zagrał jak Barcelona bez Simona Koliny, czyli można. Czyli jednak bez Simona gramy lepiej. No zobaczymy, co będzie z tym piłkarzem, czy odejdzie do końca sierpnia z Radomia, czy znajdzie inny klub, tak jak chociażby Matthew Bemba, który wrócił, twój ulubieniec, wrócił na Cypr. Tam już grają, czy sprawdzało się, jak Matthew sobie radzi? Nie sprawdzałem. No, powiem szczerze, nie za bardzo mnie to interesuje. Ten piłkarz jakoś nigdy nie fascynował mnie swoją postawą. Może dlatego, że cię ze znajomych usunął? Nie, ze znajomych mnie nie usunął. Chyba nawet nie przyjął. ale nie sprawdzałem, jak gra druga liga cypryjska. Zresztą nie wiem, czy znajdę w internecie wyniki drugiej ligi cypryjskiej, ale już grają na pewno. Może Simon dołączy do Mefii, nie wiadomo. Tak, a rezerwy Radomiaka już trzecie zwycięstwo z rzędu i są liderem czwartej ligi z kompletem punktów. Te dwa pierwsze efektowne zwycięstwa. Co ciekawe, Perła Złotokos, trzecia porażka z rzędu, tym razem właśnie z rywalem poprzednim, czyli z tym zespołem, z jak wygrał w drugiej kolejce, przegrali chyba 6-0. Tak, więc byłem w niezłym szoku. 6-0 przegrać z Orłem Unim, to już jest wyższy pokaz futbolu. No ale wiadomo, dołączyli w ostatniej chwili, więc są chyba na trochę innym etapie przygotowań. Teraz Radomiak gra ciekawie w ten weekend z Pilicą Białobrzegi, czyli takie hitowe starcie naszego regionu. Jeszcze nie jest znany chyba termin tego spotkania, miejsce to wszystko przezerszył, zamieszanie z boiskiem, zobaczymy może w poniedziałek. Zobaczymy. Możliwe, no na pewno to też będzie spore wyzwanie dla zespołu rezerw, bo skoro pierwszy zespół gra dwa mecze, więc ci zawodnicy będą trochę bardziej przemęczeni, nie wiadomo już zresztą ze Zniczem, nie zagrało wielu piłkarzy z pierwszego składu. To chyba z powodu murawy, tak przynajmniej mówił redaktor Łyszwa, że tam jest sztuczna murawa, wiadomo, kontuzjogenna i po tych dwóch meczach też ciężko będzie chyba o wsparcie z pierwszego zespołu. Zobaczymy, jak to wypadnie, bo taki pierwszy sprawdzian. No bo te trójka rywali do tej pory to raczej zamyka tabelę. Zamyka tabelę, więc dokładnie, więc pierwszy sprawdzian z Pilicą Białobrzegi może być ciekawie. No zobaczymy. W każdym razie dużo sportu, relacje Radomiaka pierwszego spotkania, oczywiście pierwszej drużyny, oczywiście na portalu cocodzień.pl. Zapraszamy serdecznie. Na dzisiaj to już wszystko, więc żegnam się z Państwem. Krzysztof Domagała i Szymon Janczyk.